Witam serdecznie Państwa radnych, przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Pana Wójta oraz zastępcą i pozostałymi pracownikami Urzędu Gminy. Witam Panią Monikę Zasiłowską, projektantkę zmiany studium uwarunkowań naszej gminy. I teraz przechodzimy do punktu drugiego, ustalenie porządku obrad. Państwo radni otrzymali propozycję porządku obrad dzisiejszej sesji. Pytam się, czy są jakieś uwagi, zapytania, propozycje odnośnie dzisiejszej sesji. Nie ma. W związku z tym przegłosujemy porządek obrad dzisiejszej sesji. To jest zacznijmy od pewnego porządku obrad, jaki Państwo otrzymaliście. Kto jest za, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał, widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Gminy Zambrów. Jak zawsze była możliwość zapoznania się z protokołem w Biurze Obsługi Rady. Są egzemplarze na sali. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się nie zapoznał, zawsze można to uczynić i jak zawsze zwykle można także mieć jakieś uwagi w małym, troszeczkę mniejszym czasie. Ale oficjalnie poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu 21. sesji Rady Gminy Zambrów. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 21. sesji Rady Gminy Zambrów? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. I widzę, stwierdzam, że został przez Radę przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja wójta gminy z jego działalności w okresie międzyinstytucyjnym. Proszę o zabranie głosu pana Jarosława Kosa, wójta gminy Zambrów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za okres od 27 października do 28 listopada 2020 roku. Uchwała nr 140/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Zambrów na rok 2016. Treść uchwały przesłano do Wykonanej Izby Obrachunkowej. Uchwałę przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kurzu Podlaskiego, opublikowana została i uchwała będzie wykonywana w roku 2016. Kolejna uchwała nr 141, mamy przez 16 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminy. Treść uchwały przesłano w wojewodzie. Uchwała będzie zmieniona na najbliższej sesji Rady Gminy z uwagi na drobne błędy, które w niej wcześniej wystąpiły. Uchwała nr 142, /21/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów dotyczącego części odrębu geodezyjnego Stary Rostowy. Treść uchwały przesłano wojewodzie podlaskiemu. Uchwałę przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Opublikowana będzie wykonywana w bieżącym programie gminy. Uchwała nr 143, /21/16 w sprawie obliczenia średnich cen skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjęte jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Treść uchwały przesłano wojewodzie podlaskiemu. Treść uchwały przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwałę przesłano do publikacji w Dzienniku Województwa Podlaskiego. Opublikowano. Uchwała będzie wykonywana w bieżącej pracy organu gminy w przyszłym roku. Informacja o zarządzeniach wójta gminy wydanych w okresie analogicznym. Zarządzenie nr 150/7/16 w sprawie wyznaczenia komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Wyznaczono komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Zambrów. Zarządzenie zostało wykonane. Ogłoszono kolejny nabór z uwagi na to, że po prostu komisja uznała, że osoby, które zgłosiły się do nas, nie spełniają naszych kryteriów oczekiwań. Zarządzenie nr 151/7/16 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Zambrów na rok 2016. Przyjęto średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie na rok 2016 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, która wynosi
7,84 ha w grudniu kolu. Zarządzenie zostało wykonane. Zarządzenie nr 152 łamane na 7, łamane na 16. W sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Zamość na lata 2017-2020. Projekt zarządzenia przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Projekt zarządzenia przekazano Radzie Gminy Zamość. Zarządzenie będzie wykonywane w bieżącej pracy organu gminy. Kolejne zarządzenie nr 156 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2017. Projekt zarządzenia przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Projekt zarządzenia przekazano Radzie Gminy Zamość. Zarządzenie będzie wykonywane w roku budżetowym 2017 po uchwaleniu przepisów budżetu. Zarządzenie nr 154 w sprawie zmian budżetu gminy Zamość na 2016 i przekazano Regionalnej Izbie Rachunkowej, przekazano do dzienników, które były całkowicie opublikowane, zostało zarządzenie będzie wykonywane w roku budżetowym bieżącym. Zarządzenie nr 155 w sprawie zmian w budżecie gminy. Projekt zarządzenia przekazano Regionalnej Izbie, opublikowano w dzienniku i zarządzenie będzie wykonywane w roku budżetowym 2016. Kolejne 156 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość. Postanowiono o rozpatrzeniu uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość. Zarządzenie zostało wykonane. Zarządzenie nr 157 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Zmieniono termin przeprowadzenia naboru do 5 grudnia 2016. Zarządzenie zostanie wykonane po przeprowadzeniu naboru. Tu Państwo macie, ja tylko tak pokrótce, informacje z pracy poszczególnych referatów. I tak, jeżeli chodzi o referat organizacyjny, w listopadzie zaproszono do współpracy firmy brokerskie w celu ubezpieczenia majątku gminy Zamość. Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz dotychczasowej współpracy Urząd Gminy Zamość zaprosił do współpracy w celu ubezpieczenia majątku gminy Zamość firmę Inter Broker spółka z o.o. Przygotowano ankiety do przygotowania przetargu na ubezpieczenie i przekazano do firmy Inter Broker. Odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydano wieści gminne, wydanie specjalne. Opracowano okładki na drukarki na płytę CD zespołu Laskowianki. Wybrano ofertę na wytłoczenie płyty zespołu Laskowianki. Podłączono sieć komputerową ze Starostwa Powiatowego z dostępem do ewidencji gruntów i budynków. Wydano kalendarz książkowy gminy Zamość na 2017 rok, wydano 76 dowodów osobistych, przyjęto 12 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. No i tutaj te inne, to już nie będę tego czytał. Rozliczono miesięczne karty drogowe, rozliczeniowe pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego. Zgodnie z dalszym planem szkolenia obronnego gminy Zamość odbyło się szkolenie doskonalące dla osób funkcyjnych w akcji kurierskiej. W szkoleniu udział wzięło 13 osób. Sporządzono wnioski dla poszczególnych OSP o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Celem przedłużenia pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych skierowano kierowców OSP na badania lekarskie oraz psychotechniczne. W dniu 16 listopada została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Zamość kontrola z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z zakresu wykonywanych zadań z ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcji kurierskiej i kwalifikacji wojskowej. Wszystkie zadania skontrolowane, kontrolujące ocenili perfekcyjnie. Przygotowano zapytanie ofertowe na sprzedaż paliw do samochodów służbowych, pożarniczych oraz sprzętu motorowego. Już został ten, to zapytanie rozstrzygnięte tam w tym budżecie. Referat rolnictwa i rozwoju gospodarczego. Zakończono inwestycję pod nazwą rozbudowa ciągu drogowego krajowego projektu krajowo-rynkowo. W powiązaniu z przebudową drogi S8 współfinansowano program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt inwestycji 1 430 282 zł 13 groszy. Kwota dofinansowania 668 835 zł 64 groszy. Złożono wniosek o dofinansowanie następnej inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi gminnej
Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i znalazł się na wstępnej liście do dofinansowania na rok 2017. Wnioskowana wysokość dotacji wynosi 1 435 784,59 zł. Ogłoszono przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej kilku odcinków dróg asfaltowych na terenie gminy Zambrów, m.in. Grabówka, Wądolki, Wódźki, Chodnik, Chorzele, Osobiec, Dąbki, Łętownica, Rykacze, Nowy Laskowiec, Nagórki i Jabłoń. Wykonano próg zwalniający miejscowości Wola Zambrzycka. Zambrowska, przepraszam, droga do ulicy Kulbata. Wykonano dokumentacje projektowe dotyczące remontu dróg żwirowych w miejscowościach Krajewo-Ćwikły, Tadeń, Sosowiec, Stare Zakrzewy, Zagrody Zakrzewy. Droga ze wsi Krajewo-Ćwikły będzie przygotowywana do wniosku o dofinansowanie z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Urzędu Marszałkowskiego. Przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki i budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Przejdziecko Mroczki. Zaoferowana cena wyniosła 111 111,11 zł. I na początku grudnia będzie już podpisany, myślę, akt, jak się pan nie wycofa, akt notarialny. Ale nie pieniądze płynęły. Tak, no to raczej się nie wycofa. Ogłoszono przetarg na sprzedaż drzew 60 sztuk rosnących w pasie drogowym we wsi Konopki i Obrzychu Stołek. Ogłoszono przetarg na wykonanie regulacji zapisów w księgach wieczystych, 101 sztuk, ujawnienie wygłaszonych działek pod drogi miejscowościach Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Przejdziecko, Drogoszewy. Zakończono bieżące źródłanie dróg gruntowych. W 2016 roku na drogi dojazdowe dostarczono 5260 metrów żwiru i podpółki drogowej. Koszt wyniósł 263 847 zł i 30 groszy. Od początku roku wydano 104 decyzje na usunięcie drzew. Koszt wyłapanych psów w miesiącu październiku wyniósł 4650 zł. Wykonano 9 sztuk lamp hybrydowych oraz oświetlenia skweru miejscowości Konopki i Obrzychu Stok. Koszt inwestycji 79 328 zł 85 groszy. Wykonano linię wraz z oświetleniem w miejscowościach Nowe Zakrzewo, Nowy Wierzbołów, Zienką, Pierwszy Kolonia, Osobiec. Koszt inwestycji wyniósł 47 164,35 zł. Z tym, że jeżeli chodzi o Osobiec i Dzieńkoń, powinno nam się lada moment to światło zaświecić, dlatego że no, podpisaliśmy umowę dopiero w tamtym tygodniu. Także myślę, że lada moment tam to światło będzie się świeciło. Wykonano 35 sztuk pojedynczych lamp oświetleniowych w 21 miejscowościach. Koszt inwestycji wyniósł 56 825 zł 39 groszy. Odebrano 253,55 tony odpadów zawierających azbest. Koszt odbioru wyniósł 62 160 zł 62 groszy. Od początku roku wpłynęło 124 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zawodowych i organizacji inwestycji celów publicznych. Dziękuję panu Wójtowi za przedstawioną informację. Państwo radni, macie jakieś pytania? Przewodniczący, przedstawioną informację? Rozumiem, że nie. W związku z tym, przechodzimy do następnego punktu. Punkt 5. Deklaracje i zapytania radnych. Deklaracji pisemnych do przewodniczącego rady nie było. Czy są teraz inne deklaracje ustne? Nie ma. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A. Zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Zambrów. To najpierw pan sekretarz czy zastępca wójta, tak? Proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Ja tylko tak kilka zdań wstępu, ponieważ jak Państwo zauważyliście, jestem Pani Monika, która wraz z zespołem pracowała usilnie nad tym studium niemal 4 lata. Zatem przedstawi Państwu bardziej dokładniejszy, co podlega zmianom w tym dokumencie. Ja tylko to, co przed chwilą powiedziałem, no, obecne studium
po zmianach, które w poszczególnych latach się pojawiały, zostały uchwalone w roku 2002. Jak Państwo doskonale wiecie, wraz z upływem czasu zmieniają się warunki i polityczne, i gospodarcze, i uwarunkowania, co powoduje, że ten dokument, który należy do grupy dokumentów planistycznych, aczkolwiek nie jest dokumentem prawa miejscowego, no, ulega dezaktualizacji. Zatem ten ostatni okres prac polegał na dosyć takim gruntownym odświeżeniu i dostosowaniu tego dokumentu do uwarunkowań, jak również doprecyzowaliśmy, jak chcemy widzieć, jak widzimy rozwój naszej gminy na najbliższe, na następne lata. Zatem, żeby dłużej nie przeciągać, może panie przewodniczący, prosiłbym o oddanie głosu autorce tego dokumentu i ewentualnie później państwo radni, jeżeli będziecie mieć pytania. Została przygotowana prezentacja wizualna, ponieważ na ostatniej sesji, czy poprzedniej, kiedy mówiliśmy o planie miejscowym odnośnie Laskowca, tak trudno było nam korespondować, ale tam był mały obszar, to łatwiej nam było mówić o danym obszarze. Tu jest obszar całej gminy, zatem poprosiliśmy autorów zmiany studium o przygotowanie prezentacji wizualnej, tak żeby Państwo dokładnie mogli zapoznać się, w jakim kierunku ten dokument zmierza. Dziękuję panie wójcie i proszę teraz panią projektę do zabrania głosu. Dzień dobry, Monika Wysiąska, firma Bucha. Pozwolicie państwo, że ciągle będzie mi łatwo prezentować. To jest podstawa prawna sporządzenia plan studium. To jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwała, którą państwo podjęli w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. Dziękuję. Oraz umowa zawarta między gminą Zambrów a firmą Budplan. Jak widzą państwo, skład zespołu jest bardzo duży, tak jak pan Wójt powiedział, że musimy przeanalizować wszystkie uwarunkowania, jakie u państwa w gminie są, również dokumenty strategiczne, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, koncepcja zagospodarowania kraju, strategia, jeżeli dana gmina ma. No, pozostałe wszystkie jakby dokumenty, które kształtują zapotrzebowanie na planowanie przestrzenne i jak w danych dokumentach jest to przedstawione. Dokument zmiany studium jest w granicach administracyjnych gminy. Dotyczy zagadnień określonych w ustawie o gospodarce, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Artykuł 10 są tam wymieniane punkty, które musimy zawrzeć do ustalenia studium. Studium składa się z części tekstowej, jak również graficznej. Część tekstowa to jest takie duże opracowanie, w którym opisujemy najpierw uwarunkowania. Najpierw mamy uwarunkowania. Następnie część kierunkową, jak dalej będzie widziana rozwój gminy. Teraz część graficzna. Jeśli chodzi o sporządzenie studium, to jest podjęcie jakby etapy, to jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany studium, zawiadomienia na piśmie instytucji organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium. Są to instytucje, które wymienia nam ustawodawca w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie odbyło się ogłoszenie i obwieszczenie o rozpoczęciu procedury planistycznej, w którym instytucje i mieszkańcy mogą składać wnioski. Był to termin do 18 października 2013 roku. Następnym etapem była analiza wniosków do zmiany studium. Sporządzono projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. I taki projekt został wysłany do zaopiniowania i do uzgodnienia również do instytucji, które określa nam ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie był to bardzo długi okres, bo od tego 2015 roku do sierpnia 2016.
Później ogłoszono o ułożeniu projektu studium i podano termin dyskusji publicznej oraz ogłoszono, do kiedy mieszkańcy mogą składać uwagi. Dyskusja nad projektem została wyznaczona w terminie 11 października. Następnym etapem jest analiza i rozpatrzenie uwag oraz uchwalenie przez Radę Gminy zmiany studium, zatwierdzenie przez wojewodę zgodności z przepisami prawa. Jak Państwo przyjmą uchwałę o zmianie studium, projekt zmiany uchwała idzie wraz z dokumentacją do wojewody i wojewoda w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały i dokumentacji zapoznaje się z tym i sprawdza, czy studium i jest zgodne z przepisami prawa, czyli nie, czy nie popełniliśmy żadnego uwagi. To jest organ, który ma ten kontakt sprawdzać. Jeśli chodzi o wnioski, które zostały złożone do studium, wpłynął jeden wniosek w terminie. Pozostałe były składane na przestrzeni lat. Od 2006 do 2013 wpłynęło 12 wniosków, z czego większość było przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę zagrodową i pod tereny budowlane. To zostało jakby uwzględnione. Były wnioski o lokalizację biogazowni oraz pod lokalizację farm wiatrowej. W przyjętym tutaj przekazanym do Państwa dokumencie tych wiatraków nie ma, ze względu na to, że nie zostało to uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Oprócz tego jeszcze tutaj były instytucje, które wnosiły nam uwagi, co mamy wprowadzić do tego dokumentu. Jak już wcześniej wspomniałam, okres opiniowania był bardzo długi, ze względu na to, że wprowadziliśmy wiatraki, farmy wiatrowe. I to najpierw zostało uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, natomiast nie zostało uzgodnione z Zarządem Województwa. I był taki, powiedzmy, że mały zgryz, dlatego że w planie województwa przy sporządzaniu studium my musimy być zgodni z planem województwa. Plan województwa dla województwa podlaskiego jest 2003 roku, gdzie został wyznaczony m.in. obszar lotniska Czerwonym Boże. Na tą lokalizację mają Państwo dla tego terenu plan miejscowy. My również w studium takie plany jakby wyznaczamy. I tutaj niestety Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyraził zgody. Powiedział, że został zrobiony plan ochrony, gdzie należy chronić te obszary i nie uzgodni nam tego projektu. Uzgodnienie projektu studium musimy mieć zawsze. Opinie mogą być negatywne, więc dopóki nie mamy uzgodnienia projektu, nie możemy dalej pójść z procedurą. I tu był problem, dlatego że w planie województwa było właśnie to lotnisko w Czerwonym Boże, ze względu, że już nie było możliwości, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiedział, że się nie zgodzi na lotnisko, zarząd, który uzgadnia nam te procedury, powiedział, że nie uzgodni nam projektu, jeżeli tego nie będzie lotniska, więc tutaj gmina wysłała wniosek, bo w tym momencie plan województwa jest zmieniany, wysłała wniosek do tego planu, żeby ten lotnisko jakby nie wprowadzać. No i taki wniosek został jakby przyjęty, więc po pozytywnym zaopiniowaniu, uzgodnieniu nam przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Zarządu Województwa, projekty są dalej jakby wysłane do dalszej procedury, czyli do wyłożenia tego publicznego oglądu. W 2 listopada była jedna uwaga, która dotyczyła przebiegu drogi PDG projektowanej. Ta uwaga została nieuzgodniona ze względu na to, że projektowana przebieg był wskazany właśnie w planie województwa oraz był wskazany w studium miasta Zambrów. Plus jeszcze ten projekt był uzgadniany z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, więc no, nie mamy możliwości tej drogi w tym momencie zlikwidować. Również są zapisy w tekście. Jeżeli
będą Państwo podejmować uchwałę o planie miejscowym i jeżeli byłaby kolizja z istniejącą zabudową, zapisy w studium umożliwiają na etapie planu miejscowego, który jest sporządzany w skali 1 do 1000, o możliwości zmiany tej lokalizacji. My na etapie studium wskazujemy jej jakby przebieg, że ona ma wychodzić od miasta do drogi 66 i drogi 63, a tak naprawdę docelowo, jak ona będzie wyglądała, będzie wskazywane w planie miejscowym. Pokrótce tylko powiem Państwu, że była zrobiona diagnoza stanu istniejącego, były analizowane plany miejscowe, jakie są uwarunkowania w gminach sąsiednich, uwarunkowania przyrodnicze, jaka jest u Państwa infrastruktura, czyli wodociągi, kanalizacja, linie elektroenergetyczne, stan dziedzictwa kulturowego, komunikacja, przez jakie Państwa gminy przechodzą drogi, jakie klasy. I o, na podstawie tego powstały nam ograniczenia w zagospodarowaniu. To są ograniczenia przyrodnicze, czyli rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, Natura 2000, korytarze ekologiczne, lasy ochronne. Ograniczenia, jeśli chodzi o komunikację, to są drogi krajowe, infrastruktura techniczna, to są czasy od linii elektroenergetycznych, gazociągów i gazociągu tranzytowego oraz Rosjanicy. Oraz, znaczy może nie do końca takie duże ograniczenia, ale jeśli chodzi o ochronę zabytków, tutaj konserwator zabytków na takie pozwolenia na budowę wymaga również, żeby jeżeli coś jest w rejestrze bądź w innej ewidencji, żeby zmiany w tych obiektach były z nim ustawione. Analizowany stan własności oraz po lewej stronie jest rysunek uwarunkowań, po prawej rysunek kierunków. Uwarunkowania to jest plansza, na której wskazujemy to, co jest teraz, jakie jest zainwestowanie. Jeśli chodzi o kierunki, to jest docelowe zagospodarowanie, jeżeli Państwo będą realizować plany miejscowe. Tutaj jest porównanie obowiązującego studium a naszej zmiany. Jak widać, dajemy dużo terenów budowlanych, to są te brązowe jakby plamki w porównaniu z obowiązującym studium. I to jest jakby wszystko. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi, pytania? Państwo radni i pozostałe osoby, które na sali się będą miały zapytania do pani projekta. Nie ma pytań. Jedną kwestię, ponieważ tutaj nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę w trakcie swojego wystąpienia. Pani Monika wspominała o tych uwagach i o tej ostatniej uwadze, która dotyczyła naszego projektu zmiany studium. Chodziło o przebieg, potencjalny przebieg drogi krajowej w kierunku Wysokiego Mazowieckiego. Ponieważ procedura jest taka, że Państwo zagłosujecie nad projektem zatwierdzającym studium, to najpierw w pierwszej kolejności trzeba rozstrzygnąć kwestię tej uwagi. I tutaj już nie wiem, czy jeszcze raz mam te sprawy wyjaśniać, czy nakreślać, na czym polegała ta uwaga. Czy już to wystarczy na tę chwilę, ponieważ my proponujemy, aby ta uwaga, która została zgłoszona przez jednego z mieszkańców, została odrzucona, a jednocześnie oczywiście autorowi tej uwagi daliśmy odpowiedź i wyjaśniliśmy,
Dobrze. Tu może jeszcze Pani Moniku, ja poproszę jeszcze raz, żeby Pani powtórzyła, że problem dotyczy skali dokumentu. Plan miejscowy, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje obszar niewielki. Teraz tak, proszę spojrzeć na mapę. To jest kierunek wyjścia potencjalny i taki przebieg jest do dnia dzisiejszego w planie województwa podlaskiego. I to jest tak zwana spinka czy wpinka do drogi krajowej i to jest, ale to już może Pani Monika, proszę wyjaśnić, na czym polega różnica skali, dlaczego to tak jest? Po pierwsze, plan województwa jest sporządzany w skali 1:100, 1:120, 150 tysięcy. Nasze studium jest sporządzane w skali 1:25 tysięcy. I plan województwa, jakby to najprościej powiedzieć, nie analizuje aż tak dokładnie danego przebiegu. On zaznacza mniej więcej, którędy ta droga ma iść, bądź linia elektroenergetyczna, bo to takie inwestycje są wskazywane w planie województwa. I my na etapie studium analizujemy, w którym miejscu ma być ta droga. I chodzi o to, że my już mamy jakby lepszą skalę 1:25 tysięcy, gdzie możemy spojrzeć, gdzie na przykład jest zabudowa. W planie województwa takiej możliwości nie ma, bo to jest dla całego województwa. Przebieg sam może nie musi być aż tak dokładny z planu województwa, ale on w tym jakby obszarze musi być. I ta droga została wskazana, bo jest po pierwsze obowiązek strony województwa, po drugie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pisała we wnioskach i w uzgodnieniach, że trwają rozmowy z miastem Zambrowem na temat przebiegu właśnie dróg krajowych. Ten przebieg drogi krajowej wynika ze studium miasta, jeśli dobrze pamiętam, które zostało przyjęte w 2011 bądź w 2012 roku, czyli to jest w miarę nowym dokumentem. Dlatego, uwaga była taka, żeby w ogóle tej drogi nie pokazywać. Jeżeli byśmy tej drogi nie pokazali, wojewoda by nam tą uchwałę ze studium po prostu zanegował i powiedział, że nie spełniliśmy to, co od nas ustawodawca wymaga, żeby te studium było zgodne z planem województwa. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że na etapie, jeżeli byłoby przystąpienie do planu miejscowego i na etapie planu miejscowego okazałoby się, że gdzieś tutaj są jeszcze jakieś budynki, bo plan miejscowy robi się jeszcze w bardziej dokładnej skali, są zapisy w tekście studium, które umożliwiają nam na etapie planu miejscowego korektę tej drogi, tak żeby no, nikomu nie zrobić krzywdy. Chodzi o to, że no, nie ta skala, no, w studium ciężko też wyznacza się wszystkie dokładnie budynki i no, niestety nie możemy tej pani przyjąć, znaczy uwzględnić, żeby jej w ogóle nie pokazywać. Jeżeli byśmy chcieli pokazać ją w innym miejscu, byśmy musieli znowu uzgadniać ten projekt z zarządem województwa, bo on pod tym kątem nam sprawdza, oraz z generalną dyrekcją. Na dzień dzisiejszy jest to najlepsze rozwiązanie z tego względu, że staramy się nie wchodzić w istniejące zabudowania. Wiadomo, że gmina się rozwija, są wydawane decyzje o warunkach zabudowy, które na dzień dzisiejszy nie muszą być zgodne ze studium. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli gmina podejmie uchwałę o przystąpieniu do planu miejscowego, a okaże się, że były wydane tam decyzje o warunkach zabudowy bądź pozwolenie na budowę, zapisy w studium pozwalają nam na etapie planu miejscowego o korektę tej drogi, tak żeby droga nie przechodziła przez budynki. Ja tylko dodam jeszcze jedno zdanie. My w tej chwili przecież z tego obszaru, no bo przecież Państwo widzicie, to jest obszar Woli Zambrowskiej, gdzie jest silna presja zabudowy czy tendencja do zabudowy mieszkaniowej. My w tym obszarze potencjalnego przebiegu tej drogi wydajemy decyzję o warunkach zabudowy. Ale z takim jakby
wyjaśnieniem, informacją, że ten taki przebieg, o którym tutaj mówimy, istnieje w planach wojewódzkich, żeby potencjalnie prawda, mieszkańcy, ci, którzy wybudują w tej przestrzeni jakiś budynek, nawet mieszkamy, żeby jakaś świadomość, że jest to taka strefa, która no, jest w planie wojewódzkim i w naszym studiu, to co przed chwilą pani powiedziała, musi być jakby uwzględnione, że jest to jakieś potencjalne zagrożenie, że w przyszłości, gdyby doszło do realizacji tej inwestycji, tego przebiegu, to należy liczyć się z konsekwencjami, typu wywłaszczenie i tak dalej. Także tak to na tej chwilę to wygląda. Zatem uwaga mieszkańca, która została zgłoszona, proponujemy, aby tej uwagi nie uwzględniać, co też uczynimy i wnioskujemy. Dziękuję panie wójcie. Głos prosi koleżanka Wiele. Ja mam pytanie do pani dyrektora. Czy ten obszar tej tak zwanej obwodnicy południowo-wschodniej Zambrowa jest, leży na tym samym terenie, które budziło tyle kontrowersji, tyle nieporozumień? Czy to jest ten sam obszar? Nie wiem, czy to jest jakieś kontrowersje. Bo ja chciałam przypomnieć, że ostatni wyrok, który zapadł w tej sprawie, to był taki, że ta nitka jakby tej obwodnicy miała być w ogóle miała nie powstać i miały powstać przynajmniej trzy inne projekty, w tym jeden, który nie wzbudziłby kontrowersji i nieporozumień wśród mieszkańców. Znaczy z tego co ja wiem, nie mają żadnego projektu, który został przyjęty jakby ostatecznie. Więc Generalna Dyrekcja czy Zarząd Województwa nam na etapie uzgadniania nie zwrócił uwagi, że mamy źle jakby coś wyrysowane. Znaczy, bo jeżeli to jest ujęte na tym samym obszarze, to ja bym chciała zaznaczyć, że to naprawdę jest obszar bardzo konfliktowy. To mieszkańcy budują się, tak jak pan powiedział, dostają nowe pozwolenie na budowę. W tym obszarze, jeżeli to jest ten sam obszar zaznaczony, jest 5 metrów od istniejącego już dawno budynku mieszkalnego, który nie jest do wyburzenia. Także no tutaj my, mieszkańcy Zambrowa na pewno będą, woli zambrowskie będą przeciwni powstaniu w taki sposób. To ja, co mogę powiedzieć? No, my jesteśmy w projekcie studium zobowiązani do wskazania drogi, która wynika z planu województwa. To, co już wspomniałam, jeżeli będzie realizacja tutaj planu miejscowego, a będą wydane pozwolenia na budowę, są zapisy w studium, które umożliwiają zmianę przebiegu tej drogi. Też są sytuacje takie, że idzie inwestycja specustawą, może pójść i na to generalna na przykład dyrekcja czy zarząd dróg wojewódzkich nie patrzy, co jest w dokumentach planistycznych. Na dzień dzisiejszy, czy jest bardzo konfliktowa, wpłynęła tylko jedna uwaga, tak, od jednej osoby. No i tak jak było to nie tłumaczone, to wynika z planu województwa. Jeśli patrzyliśmy, no to przy tej samej drodze, bo tak naprawdę w tym momencie od tej strony idą inwestycje, pozwolenia na budowę i wózek. To znaczy, no, jeżeli można w tym momencie, ja pomogę, dobrze? Panie Przewodniczący, może? Proszę, żebyśmy zakończyli tę dyskusję. Odpowiadając na pytanie pani radnej, to my mówimy o etapie studium i to nie jest dokument, który wskazuje, że tam będzie przebieg drogi czy w innym miejscu. To jest powiedzmy hipotetyczny przebieg drogi. Na tej chwili Generalna Dyrekcja nie planuje żadnych inwestycji
w sensie wykonawczym, że jakieś plany, dokumentacje, studia wykonalności się odbywa. Nie, nie ma żadnych prac planistycznych, natomiast cały czas ten ślad istnieje, bo to pani zadała, czy to jest ten sam przebieg? Ten sam, który do tej pory istniał i istnieje we wszystkich dokumentach planistycznych. Tak, to jest ta sama sytuacja, tam może przykład, jeżeli chodzi o powiedzmy przestrzenie energetyczne. Państwo z radni z tamtej kadencji pamiętacie, zmieniali się Państwo studium w kontekście przebiegu tej linii energetycznej 400 kV, prawda? My teraz jesteśmy na etapie planu miejscowego dotyczącego Nagród, tam w kierunku Cieszyna. I tam również jest przebieg zaprojektowany w planie wojewódzkim, przebieg linii energetycznej, z którą mamy dużo problemów. Też próbowaliśmy ją w jakiś sposób przesunąć, ponieważ tak de facto to przecina nam osiedle. No ale jest ona zaprojektowana, jest w planie wojewódzkim, musimy to uwzględnić, czyli pokazujemy to w dokumentach planistycznych, ale to wcale nie znaczy, że tamta droga w tym miejscu będzie przebiegała. Mogę zawnioskować takie stwierdzenie, że czy w ogóle ona tam będzie przebiegała, czy w ogóle będzie realizowana, ale drodzy Państwo, od projektu studium do realizacji to bardzo daleka droga, skoro o drodze mówimy. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, szczęście i zapytanie uwagi. Jeżeli nie, wchodzą uchwałę w tym temacie. Rozumiem Państwa radni, że nie będzie zapytań uwagi. Witam projekt uchwały. Uchwała nr 144 Reglamentu Obywatelskiego 16 Rady Gminy Zamrzut z dnia 28 listopada 2016 roku. Jest tu pewna sprawa formalna, tak jak już Pan Wójt wspominał, żeby najpierw przegłosować odrębnie odrzucenie tej uwagi. Nie przyjęcie, przepraszam, nie przyjęcie tej uwagi. Dopiero później, bo tam w całości numer 3, których Państwo nie macie raczej, jest mowa właśnie o nich, tym nie są dane osobowe, dlatego nie chcieliśmy tam tego upubliczniać. W każdym razie tym, że mówię, ta droga musi się tam znaleźć, przynajmniej hipotetycznie, a co z nią dalej, to już gmina tutaj ma niewielki wpływ na to. Bardzo proszę, jeżeli można przegłosować najpierw głosowanie o nim, wydzielenie uwagi, a potem dopiero projekt studii. A później całą zgodę, tylko przedstawiam przez zamysł jakiś konkretniejszy tej uwagi, a wiecie, co mają głosować, nie będę głosować. Jeszcze raz, proszę nam przedstawić treść tej uwagi i wtedy będziemy naszym głosujemy, prawda? Odczytać się całą treść tej całej uwagi? Myślę, że nie jest tak dużo jak na tym slajdzie. To jest ta uwaga. Już momencik. To ja może przeczytam. To jest uwaga numer 1, która wpłynęła 2 listopada. Pana Bogdana Kamińskiego. W związku z opuszczeniem wójta gminy Zabrów z dnia 15 września 2016 roku zgłasza uwagę dotyczącą projektu zmiany studium i wskazuje na sprzeczność z załącznikiem graficznego 2B kierunki zagospodarowania przestrzennego, załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik numer 3 kierunki zagospodarowania przestrzennego do uchwały Sejmiku Podlaskiego z dnia 2000. To
podać, ale ja nie muszę wam podać adresu. Ale to jest nasza mała gmina. To może ja Szanowni Państwo, ja proszę jeszcze raz. Proszę uwagi, postaram się w trzech zdaniach to sprawdzić. Proponuję, żeby nie czytać samej skargi, ponieważ to, co przed pan sekretarz powiedział, w skardze są imienia, nazwiska, dane osobowe i nie powinniśmy tego robić. Jeszcze raz powtórzę, o czym mówił. Jeden z mieszkańców zainteresowanych, żeby, no po prostu interesuje się, co gmina, jakie pan burmistrz. Złożył uwagę, żeby ten odcinek, o którym przed chwilą mówiliśmy, pokazywaliśmy, żeby go usunąć z naszego studia. Już proszę nie potrafię. Ale, a my cały czas tutaj tłumaczymy, że odrzucamy ten wniosek, że nie możemy usunąć, no bo to dotyczy jego nieruchomości. No, jak zaczął dokładnie czytać, temu człowiekowi, tak wychodzi, że to przez jego nieruchomość. My tłumaczymy, że na tym etapie i ta różnica skali, to równie dobrze jest jego nieruchomość, bo jest sąsiednia, dużo lewo czy prawo. Ale to już jest szczegół. Jedna sprawa zasadnicza jest taka, że my nie możemy tego usunąć, ponieważ to, co już wielokrotnie mówiliśmy, ten przebieg jest w dokumentach planistycznych na poziomie wojewódzkim, planie wojewódzkim. My musimy to zachować. Czy to będzie realizowane, czy nie, bardziej nie, jak tak, ale to musimy ten przebieg zachować i tylko tyle. Stąd ta uwaga była. Reasumuję wszystko strasznie. Uwaga dotyczyła, żeby zmienić, usunąć przebieg tej potencjalnej tej drogi. Natomiast my nie możemy usunąć, bo jeżeli byśmy przyjęli tę uwagę i usunęli, to za moment dokumenty pan przewodniczący podpisze i pojadą do wojewody, a wojewoda od razu odrzuca uchwałę, ponieważ nasza jest niezgodna z planem wojewódzkim. I wszystko w tym drodze. Dobrze, to myślę, że teraz jest wszystko jasne, w związku z powyższym. Kto z Państwa radnych jest za odrzuceniem uwagi treści? Proszę bardzo, radna Bielna. Panie Burmistrzu, skoro nie możemy jakby nie uwzględnić studium tej planowanej tak zwanej obwodnicy, to czy możemy złożyć wniosek do wojewody o wykreślenie ze strategii województwa podlaskiego tej planowanej obwodnicy. Tak, możemy. Ja nie potrafię w tej chwili tak z pamięci powiedzieć, czy w tej chwili plany jakieś, to znaczy prace planistyczne są prowadzone, nie wiem. Ale taki wniosek możemy złożyć, tylko no to musi być wniosek jakby od naszego samorządu. Nie wiem, czy wszyscy akurat są tego samego zdania. To powtarzam jeszcze raz, to nie jest dokumentacja techniczna wykonawcza, że tamta droga będzie przebiegała. Pamiętacie Państwo, założeniem tego nowego układu komunikacyjnego było połączenie tego kierunku, tak obrazowo wysokomazowieckie, z drogą krajową z S8, prawda? I w tej chwili, żeby to się zostało zrealizowane, to wcześniej musi być rozstrzygnięta kwestia odcinka od obwodnicy, prawda, do Alei Wojska Polskiego. Także to jest daleka droga. To, co zostało ujęte w pewnym czasie, to istnieje. Natomiast oczywiście możemy taki wniosek do wojewody przesłać, tylko nie potrafię powiedzieć, na jakim etapie jest to ten plan wojewódzki, czy trwają prace, no bo to wniosek można w każdym czasie złożyć, kiedy on będzie rozpatrywany w gminach. Także jest tak, że to może być. Dziękuję, panie prezesie. Wszystko? Ale na tej chwili musimy to zaakceptować. No dobrze, skoro mamy podjąć taką i inną decyzję, w związku z tym, pytam się Państwa radnych, kto z Państwa jest za tym, aby odrzucić wniosek zgłoszony przez mieszkańca gminy w wersji przedstawionej i prawda, uzasadnionej przez zastępcę wójta. Czy może być coś właśnie takiego przedstawione Państwu do głosowania?
Głosujemy. Kto jest za odrzuceniem wniosku? Proszę policzyć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością głosów. W związku z tym powyższym możemy teraz Państwu podjąć uchwałę. Uchwała nr 144, łamane 22 na 16 Rady Gminy Zamki z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany spółdzielni uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Zamków w formie jak w projekcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przez Radę podjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zamków na lata 2016-2019. Proszę bardzo, pani skarbnik. Finansowej na lata 2016-2019 jest efektem zmian wprowadzonych do budżetu, bo przez ostatnie dwa miesiące wielkości poszczególnych środków dochodów i wydatków nie były uaktualniane i one są teraz dostosowane do wielkości wynikających z budżetu. Dziękuję pani starni. Państwo radni, czy macie pytania do pani starni? Rozumiem, że nie ma. Czytamy uchwałę. Uchwała nr 145, łamane 22 na 16 Rady Gminy Zamków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zamków na lata 2016-2019 wersji, jak przedstawiona w projekcie. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu C. Zmiany w budżecie gminy na rok 2016. Zadanie głosu. Proszę skarbnik gminy. Czyli tak. Zmieniamy dochody, wydatki, planowane dotacje do udzielenia w roku 2016 oraz plan wydatków majątkowych. I tak, ponieważ zbliżamy się już do końca roku, większość inwestycji poza ostatnim etapem oświetlenia publicznego mamy zakończone, finansowo rozliczone i czekamy jeszcze tylko na dotacje od wojewody na drogę krajową, drogą krajową korytki, to te zmiany to są po prostu tak zwane czystki w budżecie. I tak dochody i wydatki łącznie zwiększamy o 166 111 zł. Tutaj wprowadzone są już środki, jakie bo dokładnie dzisiaj wpłynęły na rachunek w związku ze sprzedażą działki wraz z budynkiem po byłej szkole w miejscowości przez dziecko Mrożki. I tak jak już wcześniej wójt wspomniał, jest to kwota 101 111 zł. 10 tysięcy było uwagę. Ale 10 tysięcy było uwagę. 10 już miałam wcześniej, tak, ale teraz 10 to. Pozostałe 65 tysięcy to są środki z tytułu realizacji dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe. Ponad plan zrealizowana została również opłata skarbowa, jak również opłata eksploatacyjna. Jeżeli chodzi o wydatki, to głównie środki zostały przesunięte z paragrafów klasyfikacji budżetowej tam, gdzie one nie zostaną w pełni wykorzystane. Głównie na odbów i utrzymanie bezdomnych psów. Na chwilę obecną wydatkowane mamy prawie 90 tysięcy, a jeszcze będziemy to, czyli jeszcze 20 tysięcy, bo no mówię, to jest po prostu ciężko przewidzieć, co będzie.
na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tutaj też, o czym wcześniej była mowa, na sporządzenie studium i warunkowania zagospodarowania terenu, na zakup oprogramowania związanego z wprowadzoną od stycznia 2017 roku centralizacją VAT-u. Zwiększono środki na wypłatę inkasa dla sołtysów, zwiększono środki na zarobkowanie części zamiennych do wniosków strażackich, zwiększono środki na wkład własny gminy do wypłaty stypendiów szkolnych oraz na realizację szkolnych programów transformacji w okresie zmiany. Zwiększono plan wydatków na wypłatę do ścieku, za wywóz odpadów oraz energię elektryczną do świetlic. Jeżeli chodzi o załącznik nr 3, czyli plan dotacji udzielanych z budżetu gminy, to o kwotę 34521 zł zwiększono dotację dla powiatu na remont dróg odcinka dróg Czartowski-Nowy Borek w związku z wykonanymi przez powiat robotami dodatkowymi, gdzie w 50% żeśmy partycypowali w kosztach. I jeżeli chodzi o załącznik plan wydatków inwestycyjnych, tam naniesiono zmiany wynikające na wyższe 6 tysięcy, zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne, jaki jeszcze będziemy płacić, i 10 tysięcy na program komputerowy potrzebny do, do centralizacji VAT-u. Czyli łącznie po tych wszystkich zmianach plan dochodów ogółem jest 30 569 329 zł 43 grosze. Plan wydatków 33 890 329 zł i 43 grosze. Czy są jakieś pytania? Dziękuję pani skarbnik. Witam się ze swojej strony. Czy będą zapytania? Nie. Nie. Dziękuję bardzo. Uchwała w tej sprawie. Uchwała nr 146, łamane nr 22, 16 lat i zakres dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zamrów na rok 2016 w wersji przedstawionej Radzie, jak w projekcie i zmienionych po przedstawionych, prawda, zmianach przez panią skarbnik. I kto jest z państwa radnych za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez radę podjęta jednogłośnie. Podpunkt D. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę bardzo, pani skarbnik. W przedstawionym projekcie uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wszystkie stawki zostają niezmienione w porównaniu do roku bieżącego poza jedną. Jest to grunty niezabudowane, objęte obszary rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. I tu w poprzedniej wersji obowiązującej ta stawka była 3 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni, a w związku z obwieszczeniem ministra finansów 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok maksymalna stawka w tej grupie nie może być wyższa jak 2,98. W związku z tym proponowana przez nas stawka to jest 2 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Tak jak powiedziałam, pozostałe stawki pozostają bez zmian. Natomiast ta kategoria opodatkowania, znaczy ten rodzaj gruntów na naszej, na terenie naszej gminy nie jest. Dziękuję pani skarbnik. Czy będą pytania? Rozumiem, że nie. Sprawa omawiana też na komisji ostatni, że wszystko myślę, że jest jasne. Zmiany istotnie zmiana, poza tym, co przedstawiła pani skarbnik. Uchwała nr 147, mamy na 22 na 16 lat w tym samym z dnia 28 listopada 2016
2020 roku w sprawie określenia wysokości stałych podatków od nieruchomości bez przedstawionej w projekcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanych uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta i jednogłośnie. Następny podpunkt. Tak. W sprawie określenia wysokości stałych podatków od środków transportowych. I też pani starnik zabierze głos w tej sprawie. Czyli tak, jeżeli chodzi o podatek od środków transportowych, stawki pozostają bez zmiany. Poza paragrafem pierwszym, punktem pierwszym, czyli od samochodu ciężarowego, o którym mowa w artykule 8.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, ta pozycja pozostaje bez zmiany. Było i będzie 350 zł. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie, tu jest kwota 500 zł, było 550. I w podpunkcie C powyżej 9 ton było 650, jest 550. Jeżeli chodzi o pozostałe tabele, w tamtym roku uchwała w tych podpunktach została przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchylona, gdyż w stawkach występowało 0. I tutaj ta stawka została zmieniona na kwoty, z tym, że to było omawiane na komisjach, to już mówił. Dziękuję pani Stawki. Zapytanie, czy są jakieś uwagi, zapytania ze strony państwa radnych? Nie ma. Podjęliśmy uchwałę. Uchwała nr 148, łamane 22, 16 Rady Gminy Zanków, dnia 28 listopada 2016 roku. W sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Wiedzę, że uchwała przez Radę została przyjęta jednogłośnie. Kolejny podpunkt. W sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Zanków. Pewnie pan sekretarz się wypowie. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Chcę do tego, tak jak była mowa na posiedzeniu połączonych komisji, z nowym rokiem planujemy zlikwidować jednostkę organizacyjną gminy pod nazwą Biuro Obsługi Szkół w Zamrowie. To jest rodzaj takiego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, na przykład się tak nazywa. Czynimy to ze względu od 1 stycznia należałoby wyznaczyć podmioty, które prowadzą wspólną obsługę finansową. Chcemy, żeby, to będzie mowa o tym w następnej uchwale, chcemy, żeby obsługę finansową wszystkich jednostek organizacyjnych, które funkcjonują na terenie gminy Zanów, prowadził Urząd Gminy. Drugim powodem likwidacji Biura Obsługi Szkół jest czynnik osobowy. Ze względu na dokonania zawodowe pan kierownik postanowił, że przyjdzie za zasłużoną emeryturę, podobnie jak pani Zosia Konopka. I z tego względu też chcemy to zorganizować w ramach urzędu. Ogłoszony został nabór na stanowisko inspektora do spraw oświaty, który przejmie rolę także kierownika, natomiast jedna z pracownic finansów gminnych przejdzie, będzie obsługiwać obsługę finansową szkół. No i pani, która płacę nalicza na szkół, to też będzie pracownikiem Urzędu Gminnego i Biura Obsługi Szkół. Z tym się wiążą też wymierne jakieś tam, że tak powiem, oszczędności finansowe. Nie będzie kierowniczych stanowisk, będzie to inspektor
oświaty, ani kierownik. Także nie będzie głównej księgowej, tylko księgowa. To są takie główne trzy powody. Ale Państwo macie określone, w jaki sposób ta jednostka będzie likwidowana, kto przyjmuje obowiązki, czy to do zobowiązania, co się stanie z pracownikami. Także to jest taki, taka czynność już organizacyjno-techniczna po to, żeby z dniem 31 likwidować i po początku roku funkcjonować już. Usługiwać szkoły i placówki oświatowe przez Urząd Gminy. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania ze strony Państwa radnych? Myślę, że też ten temat już omawiany dużo wcześniej. A siurki ludzie. Wiadomo, o co chodzi. Dobrze, dodatkowo przypominam o zagadnienie. Zmiany uchwały w tej sprawie. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 149, łamane na 22, 16 Rady Gminy Zamku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie prac jednostki organizacyjnej gminy w formie przedstawionej w projekcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu wyznaczenia Urzędu Gminy Zamków jako jednostki obsługującej gminne jednostki budżetowe. Pan sekretarz także może wstawić, że wyjaśniając zapisy poprzedniej uchwalać, wszystkie gminy zostały zobligowane do wprowadzenia usługi finansowej jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 i wprowadzenia wspólnej usługi takich jednostek. Większe gminy robią to poprzez tak zwane centra usług wspólnych. To byłaby dodatkowa, powiedzmy, taka czapa finansowa. W naszym wypadku myślę, że ze względów także czysto organizacyjnych, ale też i myślę finansowych, oszczędnościowych, chcemy, żeby tę funkcję pełnił Urząd Gminy i w związku z tym po likwidacji gminy szkół do obsługi finansowej zostaną wszystkie szkoły podstawowe Urzędu Gminy Zamków, a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamkowie. Obsługę finansową Biblioteki Publicznej w Osowcu będzie również gmina prowadzić, z tym, że tutaj pani dyrektor jest radnym związkiem i wtedy wszystkie, powiedzmy, takie centrum usług wspólnych tej finansowych będzie Urząd Gminy Zamków. No, to organizacyjnie nam to rozwiązanie jest najlepsze rozwiązanie, ale też czysto finansowe oszczędności. Dziękuję panie sekretarzu. Są zapytania państwa radnych ze strony państwa? Myślę, że wszystko jasne. Podejmujemy uchwałę w tej sprawie. Uchwała nr 150, łamane nr 22 na 16 Rady Zawód z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia Urzędu Gminy Zamków jako jednostki obsługującej gminne jednostki budżetowe w formie przedstawionej w projekcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę. Kto jest przeciwnął? Widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Zamków. Proszę panie sekretarzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to jest techniczna sprawa. Chodzi o zmianę, która jest konsekwencją likwidacji biura obsługi szkół. W związku z tym w wykazie jednostek organizacyjnych gminy, który jest załącznikiem do statutu, znika po prostu biuro obsługi szkół. Zostają te, które będą funkcjonować od 1 stycznia. Uchwała odnosi zmiany statutu do wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, czyli po likwidacji już biura obsługi szkół.
Dziękuję bardzo panu sekretarzu. Zapytanie ze strony państwa radnych. Nie widzę. Przydam uchwałę. Uchwała numer 151, łamane 22/16 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Zambrów w wersji przedstawionej jako projekcie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie. Następny podpunkt. Ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Proszę bardzo, pan sekretarz, tak? Proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rada. Tutaj proszę do państwa, żeby uzgodnić w formie nowej uchwały tę, która była podjęta na poprzedniej sesji. W związku z uwagami pewnymi dotyczyło to tak zwanej nazewnictwa czy nomenklatury. Chodziło o powierzchnię reklamy, a tam jest kwestia zapisów rzut poziomy tej reklamy. To chodziło o uściślenie pewnych nazw. Te drobne sprawy, które byśmy zrobili zmieniającą uchwałę, żeby zostały jeszcze pewne, w związku z tym prośba po uwzględnieniu tych wszystkich sugestii organu nadzoru. Nie było wydane wobec tego żadne postępowanie tutaj dotyczące stwierdzenia nieważności tejże uchwały. Natomiast były takie uwagi właśnie tego typu, wyprzedzając sprawę poddaniu konsultacji tam z oddziału nadzoru do wojewody. W takiej formie żadnych uwag nie będzie, więc prośba do państwa, żeby przyjąć ten projekt uchwały w wersji przedłożonej tutaj państwu w materiałach. Dziękuję. Dziękuję panie sekretarzu. Są zapytania ze strony państwa radnych? Nie ma. No to czytam uchwałę. Uchwała nr 152, łamane 22/16 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę podjęta i jednogłośnie. Następny podpunkt. Wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości w Trzeźwicach. I pan sekretarz, proszę o mówienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rada. Jesteśmy wspólnie, mam nadzieję, na kolejnym etapie prac zbliżających do zmiany nazwy miejscowości w Trzeźwicach. Funkcjonuje ta miejscowość w wykazie urzędowym pod nazwą Brzeżnica. Ja już tłumaczyłem państwu wiele lat temu, ktoś pomylił się, że drobna zmiana, ale w dzisiejszej dobie aplikacji internetowych to jest poważna sprawa zarówno odnośnie miejsca urodzenia czy funkcjonowania firmy gospodarczej. Także procedura jest dosyć długotrwała, skomplikowana. Teraz jesteśmy na etapie złożenia wniosku do Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego. A taki wniosek to też powinien zawierać, już państwu mówię, uchwałę Rady w sprawie wystąpienia ustalenia zmiany zniesienia nazwy urzędowej wraz z uzasadnieniem. Taki wniosek, taką uchwałę w tej chwili właśnie będziemy podejmować. Następnie omówienie wyników konsultacji przeprowadzanych z mieszkańcami miejscowości, której wniosek dotyczy. Ja tu mam takie, które państwo dane zainteresują. Chodziło, bo te konsultacje były się 9 października. Uprawnionych do głosowania było 244 osoby. Karty do głosowania wydano 139 osobom. Za zmianą nazwy wsi w Brzeźnicach głosowało 120 osób, 7 osób głosowało przeciw, 2 głosy były nieważne. I trzeba przyznać, że te konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło udział 53% uprawnionych do głosowania. Porównując do
do udziału mieszkańców w wyborach sołeckich w 2015 roku, gdzie na 245 uprawnionych do głosowania udział wzięło zaledwie 41 osób, czyli 17%. Także trzeba stwierdzić, że mieszkańcy tak, popierają ten wniosek, żeby ten zmiany. Następny wniosek powinien zawierać opinię starosty powiatu. Taką opinię stosowną mamy, jest ona pozytywna. Tu nie ma znaczenia, czy jest pozytywna, czy negatywna wola, jest wola mieszkańców. W każdym razie to też mamy. Mamy to konkretnie zaznaczone na granicy miejscowości. Tu już taka mapa stosowna jest przygotowana. Wymienia ona obręb geodezji miejscowości oraz informacje o kosztach finansowych proponowanej zmiany. I tutaj też zawsze przy tego typu sprawach mieszkańcy pytają, prawda, jak to będzie, kto będzie to za to płacił. To żebyście Państwo mogli przekazać, w przypadku też dowolna będzie podobna sprawa. Nie będzie konieczna wymiana dowodów osobistych z uwagi na fakt, iż obowiązująca od 1 marca 2015 roku ustawa o dowodach osobistych nie przewiduje już w nowych dowodach osobistych umieszczania informacji o adresie zameldowania. Ponadto na podstawie tej ustawy dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 zachowują ważność do upływu terminów określonych. Tak. Nie będzie konieczna wymiana paszportów z uwagi na fakt, iż paszporty nie zawierają adresu zameldowania posiadacza paszportu. Nie będzie konieczna wymiana legitymacji emeryta, rencisty z uwagi na fakt, iż nie zawierają danych adresowych posiadaczy tych dokumentów. Nie będzie konieczna wymiana dokumentu prawa jazdy z uwagi na fakt, iż 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy przepis artykułu ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którym w przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów albo, co prawda, dotyczy zmiany nazwy powiatu albo miejscowości, prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości zachowują ważność. Nie będzie też konieczna zmiany dowodów rejestracyjnych z uwagi na fakt, że z dnia 1 stycznia 2016 obowiązuje nowy przepis ustawy prawo ruchu drogowym, zgodnie z którym w przypadku utworzenia i tak dalej albo zmiany w miejscowości dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, znaki drogowe rejestracyjne dotychczasowe zachowują ważność. Zmiana nazwy miejscowości nie wpłynie też na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych. Aktualizacja danych dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej, księgach wieczystych, księgach aktu stanu cywilnego następować będzie na bieżąco z urzędu. Mieszkańcy z tytułu ich uaktualnienia nie poniosą kosztów. Również aktualizacja danych w ewidencji identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędzie Skarbowym następować będzie bez dodatkowych kosztów. Koszty finansowe z powodu zmiany nazwy miejscowości mogą wchodzić tylko do przedsiębiorcy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek, w tym nowych płac osobistych, wizytówek, panelów, reklamowych, czy publikowanych reklam, ale to wrócą sobie w koszty. Koszty komisji gminy w zakresie wymiany szyldów, pieczątek, druków, jeżeli chodzi o instytucje nasze, które by na tym terenie się znajdowały. A także będzie komisja ze strony gminy zmiana oznaczeń miejscowości, dróg i tak dalej. To są koszty. I ten wniosek zostanie przekazany do wojewody. Mam nadzieję, że bo jedna próba była podejmowana zmiana miejscowości w 2007 roku. W każdym razie tam dotyczyło też zmiany usunięcia nazwy w przypadku Zbrzeźnicy. Dwóch części tytułu zależy. I została uchylona uchwała w związku z tym, że nie dostarczono mapy przytułów i zaletów. Takiej mapy nie ma w Polsce. To są umowne nazwy, tak samo jak funkcjonują w woli poniżony, fasanowy i tak dalej. Dziękuję panu sekretarzu. Czy są pytania po stronie państwa radnych? Jeżeli nie ma, to przyjmiemy uchwałę.
Uchwała nr 153, uchwała nr 22 na 16 Rady Gminy Zamość dnia 27 listopada 2016 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę finansowej nazwy miejscowości Brzeźnica w wersji przedstawionej w projekcie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała przez Rady została podjęta jednogłośnie. Następny podpunkt. Wystąpienia z wnioskiem dotyczącym połączenia dwóch miejscowości, to jest Długobórz pierwszy i Długobórz drugi, i utworzenie jednej miejscowości o nazwie Długobórz. Też pani Pasowicz. Panie Przewodniczący, tu sytuacja jest podobna z tym, że chodzi tutaj o połączenie dwóch miejscowości, ale też na podstawie tych samych przepisów. Nie będę omawiał tych wszystkich już załączników do wniosku, które będę zawierać, bo to same, natomiast tylko odnośnie omówienia wyników głosowania w konsultacjach, no tam dosyć specyficzne miał przebieg głosowania. Przypomnę Państwu, że jeden z mieszkańców, który często bywa tutaj u nas na sesjach, który był za właśnie połączeniem nazw dwóch miejscowości w jedno miejscowe połączenie, trzy razy podchodził do urny i głosy miał do końców. Później dwóch braci przyszło, którzy przekonywało, że to w taki sposób się nie przeprowadza konsultacji, ponieważ powinno być wszyscy trzy mieszkańcy, a oni mieli wtedy najwięcej do powiedzenia. W każdym razie udało się te konsultacje przeprowadzić. Powiem tak, że w odnośnie samych wyników komisja otrzymała 371 kart do głosowania na liczbę uprawnionych 384 osoby. Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w tym głosowaniu, to jest 109. To jest, jak na Długobórz, to jest, że tak powiem, nie, to jest oszarniająca liczba, bo tam na zebrania sołeckie to czasami nie ma z kogo wybrać rady sołeckiej. Sołtysa jeszcze się da wybrać, ale to przychodzi od 8 do 10 góra osób. Także zainteresowanie jest niewielkie. Można powiedzieć, że tutaj też przynajmniej ci zainteresowani oprócz jednego pana wyrazili chęć i zgodę. Głównie to ta zmiana projektowana jest uporządkowaniem spraw geodezyjno-meldunkowych, nazwijmy to w skrócie. Już abstrahując od uwarunkowań historycznych, tak jak kiedyś żeśmy tam sobie omawiali. Także tutaj też prośba do Państwa, żeby wolę mieszkańców uszanować ustawić wnioskiem. Aczkolwiek od razu mówię, że to jest droga skomplikowana i na każdym etapie mogą być jakieś propozycje, bo jak Państwo sobie przypominacie, na przykład przełączenie miejscowości Grabówka do gminy miasta Białystok miało nastąpić, a nie wiem, tydzień przed końcem roku to tak zostało zmienione. Już. W każdym razie te nasze zmiany wnosimy do wojewody, który ma obowiązek do końca marca przekazać je do ministra spraw, też ewentualnie swoje uwagi i wnieść do ministra spraw wewnętrznych administracji i wtedy minister ewentualnie zmiany, jeżeli byłyby, weszłyby od dnia 1 stycznia 2018 roku. I jeżeli się uda, a będziemy dążyć do tego, żeby się udało, żeby no, mieszkańcom, tę wolę mieszkańców, żeby spełnić. Dziękuję bardzo. Uwagi, zapytania? Nie mam, się wszystko jasne w tej sprawie, kiedy zostało powiedziane. Szanowni uchwały. Uchwała nr 154, omawiana na 22, 16 razy Gminy Zamków dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym połączenia dwóch miejscowości, to jest Długobórz drugi i Długobórz pierwszy, i utworzenia jednej miejscowości o nazwie Długobórz wersji przedstawionej w projekcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała przez Radę została przyjęta jednogłośnie.
przechodzimy do następnego punktu. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Zambrów. Zastępca, czy sekretarz? Jeśli można tutaj pan wójcie. To chodzi o taki pomysł, który jest od razu chciałbym to podkreślić, że to jest tylko taka uchwała ewidencyjna, a co jak się skończy, to pan wójt może przedstawić szczegóły, jak wygląda sprawa w tej chwili. Proszę bardzo, zastępca pan Stanisław Kryjski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otóż powiem tak, wszyscy wiedzą, że w tej chwili nasz samorząd funkcjonuje na, w sensie prawda urzędów, na nie swoim majątku, czyli nie użytkujemy część budynku, który jest własnością powiatu i miasta. Stąd też w pewnym momencie, kiedy pojawiła się sytuacja taka i pozostawiliśmy taką informację, mówię i nie o historii wcześniejszej, tylko w ostatnim czasie, że Urząd Skarbowy będzie sprzedawał za jakieś zobowiązania, jak to Urząd Skarbowy, budynek przy ulicy Fabrycznej w Zambrowie, budynek, który uznaliśmy, że wart jest zainteresowania, że pani doskonale również zdają sprawę lokalizacji przedszkola naszego gminnego w obszarze miasta. Także postanowiliśmy przystąpić do bliższego zapoznania się z tym budynkiem i z ofertą. Stąd też tutaj prośba nasza do Państwa, aby poprzez tę uchwałę móc przystąpić do procedury zakupu tego budynku oraz działu. Czy my to kupimy, czy nie, to sprawa też jeszcze otwarta i nie przesądzona. Zatem, tak jak mi sekretarz powiedział, to jest tylko taka uchwała kierunkowa. W związku z tym gminy Barwnika proszę o podjęcie tej uchwały. Panie wójcie, macie pytania? Kadencyjną uchwałę w tej sprawie. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 129 na 22 na 16 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w wersji przedstawionej w projekcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Głosujemy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Gminną jednogłośnie. I w temat głosu przeprowadziliśmy punkt 6 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 7. Idzie na interpretację zachowania radnych. Interpretacji na piśmie i wcześniej w formie ustnej ze strony Państwa radnych nie było. Czy teraz widzicie Państwo? Proszę o jakieś interpretacje. Rozumiem, że nie. W związku z tym przechodzimy do punktu 8. Uwagi wolne wnioski. Proszę bardzo. Zgłasza się pan radny Benedek Sesiowski. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Rado, mamy to pytanko ogólnie od mieszkańców gminy, bo często się człowiek z znajomych dziwuje. Wrócę temat taki, chciałbym prosić o odpowiedź na pana wójta, czy pani nawet koleżankę radną, panie Wielbę. Co jest, pytają się z Tokarnowicą, no, czy tam coś ogólnie w tym temacie będzie, czy to nie, czy to no, każdy jest zainteresowany, czy nawet było to jednego na naszym terenie, to jak zrobiliśmy się rozpadę, jak to pytuję, że można by było, czy poprosił. Dziękuję panie radny. Będę jeszcze następne zapytania, wnioski ze strony państwa radnych. Proszę bardzo, pan radny Rakowski. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Właśnie ja chciałem taki wniosek złożyć już z panem wójtem, pan radny, nie wiem, tylko słów naszej drogi, włączenia z takiej zabudowy. Nie chcę od razu tam, tylko składam taki wniosek, żeby przygotować dokumentację w przyszłym roku, a w następnym jeszcze w 2013. Można było to drogę wykonać.
Mieszkańcy też się dopisują i to bardzo będzie. No, to też, też właśnie miasto samo, ale to też się mieszkańcy to samo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy będą następne wnioski, uwagi, zapytania? Pan radny Michałowski. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie wójcie, ja w sprawie właśnie tej, może pytanie bardziej do pana starosty, ale skoro nie ma pana starosty, to chciałem zapytać, czy my jako gmina, jako, żeśmy po prostu, jesteśmy jako partnerzy przy budowie tej drogi, która już jest w zasadzie wybudowana z Długomorza do Nowego Worku, czy mamy jakiś wpływ na to, żeby no po prostu ulepszyć jeszcze jakąś tą drogę, w sensie tym chodzi o pobocze, głównie mieszkańcy, użytkownicy tej drogi narzekają na wykonanie tych poboczy, ponieważ pobocza jest jasne, ponieważ tam jest wysypane zwykłym żółtym piachem, że tak powiem. W momencie, kiedy padały deszcze, to działo się tam masakrycznie, jakiś samochód zjechał z asfaltu, chociaż jednym kołem to nie mógł wyjechać na asfalt. Także no, prosiłbym bardzo, żeby jakoś, nie wiem, czy przed odbiorem jeszcze tej drogi, bo nie było rozumiem chyba jeszcze oficjalnie, już. Tygodniu, wójt stwierdził, że
ta inwestycja ma w dalszym ciągu no jakieś działania podejmuje, żeby tą inwestycję zrealizować. Powiedział mi, szukam pieniędzy. No. Także tak to na dzisiaj wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o nasze tutaj tereny, to my też diagnozę taką przeprowadziliśmy, między innymi na jednej z miejscowości, no to koszt hektara, no potrzeba nam 2,5 hektara ziemi, no przynajmniej pod tą targowicę, to jest 300 tysięcy za hektar. Takie są, więc te koszty wybudowania targowicy, jeżeli się nie ma działki, no to one wzrosną znacznie, no bo trzeba wziąć pod uwagę zakup ziemi. Tak to na tą chwilę wygląda. Odnośnie w miesiącach chyba lipiecki, czerwiec bardzo dużo spotkań odnośnie targowicy. Jedna z propozycji, którą chciałabym radnym tu przedstawić, była taka, żeby któraś z gmina ubiegała się, po środki do Urzędu Marszałkowskiego, po środki z zewnątrz na budowę tej targowicy, ale równocześnie, żeby się ubiegał też powiat. Bym mógł mieć podwojone, byśmy mieli szansę, tam było na jeden wniosek bodajże milion złotych do wykorzystania. I powiat się na to nie zgodził. Ja chciałabym, żeby wszyscy rodzice o tym dobrze wiedzieli, o tym pamiętali, bo powiat się nie zgodził, żeby ubiegać się. Teraz gmina jako Szumowo na przykład i gmina Zambrów, dwie gminy nie mogą, tylko może wyższa jednostka Szumy Powód. I wtedy tak, w takim układzie byłoby podwójne dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce? Kolejne pytanie do pana tutaj radnego. Wniosek odnośnie połączenia Tabędza z krajowym planem. My taką sobie na tę chwilę przyjęliśmy taki plan, że ewentualnie w tym przyszłym roku byśmy jakąś tam dokumentację opracowali i na 2018 ewentualnie do wykonania ta droga no, była. Bo to jest dosyć taki odcinek. Potrzebny, no właśnie, szeroki park. Jeżeli chodzi o pytanie tutaj pana radnego Mikołowskiego odnośnie tej drogi Długobusz-Nowy Borek, no tę drogę, ta droga jest własnością powiatu i te inwestycje prowadził powiat, ja przypominam. My dofinansowaliśmy 50% i mamy podpisane, dzieliliśmy z powiatem też takie porozumienie, że 50% dodatkowych prac finansujemy. I sfinansowaliśmy to, o co oni wystąpili, no bo my nie możemy im narzucać pewnych rozwiązań, możemy rozmawiać, sugerować, natomiast no podejmuje decyzję zarząd powiatu. I 34 tysiące dopłaciliśmy do dodatkowych prac. Także jest to taka dosyć to, o co oni nas prosili. Natomiast no ja rozumiem, my to oglądaliśmy, co prawda nie byliśmy w tej komisji, bo nie odbierającej nie mogliśmy być, ale oglądaliśmy, poza tym rolnicy tutaj przychodzili, mieszkańcy z różnymi wnioskami do nas. No oczywiście pobocza jak najbardziej, można o tym dyskutować, no tam te pobocza niby są zrobione, natomiast rozszerzenie na górkach to też, no. One się nie zajęta, ten materiał, który tam jest, on się nie do końca zajeżdża, to jest raz. Poza tym zjazdy są też, no. Jakie są? Nie ma asfaltowych zjazdów, tylko są z wirusów. I też te końcówki przepustów również nie są obrukowane. No bo to nie było chyba w zakresie, bo to miał być remont w zakresie, no nie wiem, dokumentacyjnym. Jeżeli coś się pojawi, no to my jesteśmy otwarci, no te 50% dalej finansować.
Pani radna Bielga, proszę bardzo. Ja akurat miałam okazję jechać po tej nowo remontowanej drodze, tak? I mam nadzieję, że powiat będzie pamiętał, żeby porządnie sypać solą w takich warunkach, tą drogę, bo takie są głębokie rowy, że nie daj Boże, żeby ktoś tam wpadł. Dzisiaj była pani mieszka, teraz to było wolna, nie? Proszę bardzo. Radny Rakowski, proszę. Zakończcie Państwo się. Nie podchodzi do tych spraw poważnie, bo dziś jechaliśmy tutaj już tam na tych zakrętach właśnie pod tym wiadomo, którym już dzisiaj też przyszło do robić. Dziękuję bardzo. Skoro mówimy o tych trudnych dzisiejszych warunkach zimowych, to taka prośba Panie Wójcie, żeby tutaj z naszej strony dołożyć wszelkich starań dla przejezdności, bezpieczeństwo mieszkańcom, użytkownikom dróg były zapewnione. I pan radny Jakowski wspomniał o drodze powiatowej. Ja tylko powiem, że ja na dzisiejszej sesji siedzę, jechałem 20 minut. Na skrzyżowaniu tyle, że tak powiem, szybko stanął. 3/4 jezdni zablokował, ale samochodem osobowym jakoś naprawdę tego nie, jak się mówi, przemknąłem się, ale dalej już nie było ciężko. Lud w lesie, ślisko, niesamowicie. No, zapewne tam sygnały były, żeby coś na tej drodze zrobić. No, wspomnę tylko, że przed godziną 7 nastąpiła przeciąg na drugim skrzyżowaniu, to nazwijmy kolizja dwóch pojazdów. Groźnie wyglądająca, bo pojawiła się także ta reszta pogotowia. Także no, żartów nie ma z tymi warunkami drogowymi i trzeba coś prawda. Może z czegoś innego ująć, ale zabezpieczyć te właściwe warunki podnikom druga. Myślę, że z naszej strony, ze strony gminy, to nie będzie zawsze Jak Państwo radni doskonale wiedzą, my mamy podpisane umowy na utrzymanie zimowe naszych dróg, więc na tak zwane zwalczanie śliskości, czyli tak mówiąc wprost solenie czy piaskowanie, jak również odśnieżanie. No informuję, że nasze umowy istnieją, służby są w gotowości. Dzisiaj otrzymały polecenie piaskowania na dwóch bez żadnych sygnałów newralgicznych punkty. To są takie dwa. Jedna to jest ulica na Woli Zabrowskiej, jak to niektórzy mówią, od Chojnickiego czy do Chojnickiego, to tam jest duży spadek i przy tego typu sytuacji, jaka dzisiaj nastąpiła, no mógł być problem z podjazdem czy ze zjazdem. A drugi to jest odcinek naszej drogi w Nagórkach, czyli od drogi prowadzącej do Klimasz w kierunku Oczyszczami. Tam też jest spora górka. Także te punkty, gdzie były takie najbardziej niebezpieczne, dzisiaj zostały postawione. Nie ma problemu, jeżeli są jakieś sygnały, a nie czekamy na sygnały, jeżeli widzimy, że jest taka sytuacja, jaka jest. Dyspozycja zostanie wydana. Jest to na bieżąco utrzymane. Dziękuję panu Wójtowi. Proszę bardzo, pan Marek Kolorowski, Rady Sejmiku Wojewódzkiego, nasz radca prawny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odnośnie targowiska i pozyskiwania tych środków ewentualnie z Urzędu Marszałkowskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z PROW, nie wiem. Powiem tylko tyle, że akurat dzisiaj jestem tam umówiony, pan marszałek prosił o spotkanie, więc w godzinie 14 będę się widział, dopytam się, w środę mamy sesję, więc postaram się dopytać szczegółowo, jak to wygląda i tą informację przekażę panu wójtowi, tylko i jaka jest właśnie możliwość też składania tego wniosku przez powiat, ewentualnie, o czym tutaj była mowa, że wtedy jest możliwość podwójnego dofinansowania. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o ustawę o samorządzie gminnym, to prowadzenie targowisk jest zadaniem własnym gminy. Natomiast jeżeli
chodzi o ustawę o samorządzie powiatowym, prowadzenie targowisk nie jest zadaniem własnym powiatu. Ale to jest rozporządzenie, jest wyraźnie napisane. Więc ja to spróbuję się dzisiaj tam, czy w środę dopytać, jak to faktycznie wygląda, żeby mieć wiedzę, czy, bo może na zasadzie programów operacyjnych jest, że jeżeli jest... Rozporządzenie jest wyraźnie napisane, że powiat też może się ubiegać. Zadaniem własnym na pewno nie jest, bo ustawa o samorządzie powiatowym nie pisała prowadzenia targowisk jako zadanie. Zadanie własne, ale ja postaram się na sprawę też wyjaśnić i dopytać. Dziękuję bardzo, panie radny. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś zapytania, uwagi? Jeżeli nie, to ja mam jedno zapytanie. Pewnie bardziej do pana sekretarza, jak do pana wójta. Czy można by było przybliżony termin następnej tej sesji przedświątecznej radny przedstawić, bo jest okres taki, jaki jest, nie? Musimy też umieścić swoje kandydaty. Dzisiaj właśnie na odprawie rozmawialiśmy na ten temat. No, wybraliśmy opcję, żeby poświęcać, nie organizować sesji przedświątecznej, konkretna data 22 grudnia, to jest czwartek, w Gminie mamy przedświętanie. I w sobotę, w czwartek byłaby sesja połączona z uroczystym opłatkiem, także myślę, że to rozwiązanie byłoby dobre, bo to przez jeszcze ten dzień był za przygotowanie gminne, świąteczne w domu księżniczym. A wcześniej oczywiście tam komisja będzie też, bo to będzie też na tej sesji, no do końca roku trzeba będzie przyjąć uchwałę budżetową. Takie są zapisy. Zresztą projekt jest faktycznie gotowy, tam niewielkie korekty będą pewnie wprowadzone, o których była mowa już wcześniej na komisji. Także to tak wygląda w ten sposób. Chyba, że Państwo byście chcieli w okresie międzyświątecznym, czy między, po świętach, a między Nowym Rokiem, ale wtedy jest tam troszeczkę czas taki krótki okres. Tak, dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś uwagi, zapytania, tematy do omówienia? Rozumiem, że nie. W ten właśnie oto sposób przeprowadziliśmy porządek dzisiejszej sesji. Komisjom oficjalnie 22 sesji Rady Gminy Sanków. Dziękuję Państwu za udział w tej sesji.